lot gotów? Zależy na co! Jakbyś mi tak łaskawie powiedział, po co mi te gogle, plecak i kask, no i w ogóle co chcesz ze mną zrobić, to może bym wiedział, czy jestem gotowy. Dobra, nieważne, dowiemy się za 5, 4, 3, 1, 0. Ale poleciał lobem ze 4 metry w górę. Nie da psy. Kamera widzi wszystko do wysokości 5 metrów. Walu, pojebało ci, chciałeś mnie zabić? Musimy zwiększyć ładunek. Wystrzelimy ci pod dubskiem 2 poduszki powietrzne. No chyba cię cycę drą, Walu. Prędzej oddam szersenia na złom, niż dam się drugi raz wystrzelić. Jak ci powiem, co wykombinowałem, to sam się będziesz prosił, żebyśmy cię wystrzelili. Akurat. Zobacz, piwo. Pilot gotów? Walu, nie gadaj, tyle odpalaj! 5, 4, 3. Ale zajebiście. Jak było? Chyba wyżej. Na bank wyżej. O, ale jebnąłem. Czekaj, cofnij i zapauzuj w powietrzu. No o. Pa, jestem wyżej niż ta latarnia. Powinno wystarczyć. Dobra, chodźcie, objaśnię wam szczegóły planu. Niebo w gębie. Hurtownia alkoholi. Najpilniej strzeżone miejsce na Grochowie. Wielu już próbowało zdobyć tą fortecę, ale jak dotąd nikomu się nie udało. Walu, to dlaczego nam się ma udać? Dobre pytanie. Dlatego, że Wojtas nauczył się latać. Co? Jak? O kurwa, pokaż Wojtas! Space on te sterydy chyba już ci całkiem mózg zeżarły. Masz nagrane na telefonie. A, o to chodzi. Nie, bo ja myślałem, że jakimś samolotem czy co. Mocniejsze napoje trzymają pod kluczem i są nie do zdobycia. Ale piwa mają tyle, że nie mieści się w magazynach i część stoi w skrzynkach na placu. Całe ogrodzenie jest pod okiem kamer 48 godzin na dobę. Zaparkujemy tu i wystrzelimy Wojtasa jak Rokost i Freddy z Kutasa. Wojtas poszybuje wysoko ponad zasięgiem kamer i wyląduje na placu. Wtedy już z górki. Wojtas przerzuca browary nad kamerami przez płot. My łapiemy i ładujemy je do bagażnika w szerszeniu. Jak już będzie pełny, wracamy na rejon i balujemy przez tydzień. Jakieś pytania? Wszystko jasne, dawajcie, jedziemy, bo już mi się tak tego piwa zachciało na samą myśl, że jak się zaraz nie napiję, to się zesram. A nie, czekaj. Ja zostanę za płotem. Nie bardzo mi się opyla taka akcja. Dlatego w plecaku masz zestaw powrotny. 2 poduszki i mały akumulator od motoru. Poduchy wkładasz pod dupę, kabelki masz przylutowane. Wystarczy, że dotkniesz czerwonym do klemy i jep! Lecisz z powrotem. A, i najważniejsze, Wojtas, pamiętaj, żeby poduchy ustawić pod kątem w stronę ogrodzenia, bo inaczej poleci z pionowo do góry. Dobra, dobra, luz, marudzisz jak moja stara, jedziemy? Jedziemy. Dobra, dojeżdżamy, zatrzymaj się na chwilę przed bramą. A po co? Taksy. No ale amortyzatory to masz chujowe. Sam masz chujowe, to jest mięciutkie ustawienie jak w limuzynie jakieś. Albo w pontonie. Dobra, zaparkuj za winklem. Zawieszenie mu się nie podoba. A może to od pukania lasek tak się wyrobiło? Jesteśmy na miejscu. Wojtas, pamiętasz wszystko? Nie nudź, Walu. Dobra, zaczynajmy, bo już mnie tak suszy, jak dzika po żołędziach. No to zaczynamy przedstawienie. 3, 4 i tak dalej. Udało się? Nie wiem. Chyba tak. Przeleciał nad kamerami, a alarm się nie włączył. No ale co on tam tak długo robi? Miał rzucać piwa, a co? Pewnie sam pije. Wojtas! Wojtas! Cicho, debilu, bo zaraz coś usłyszy. Wstawaj, koniec akcji! Co? Co się stało? O kurno, ale piwo! Wszystko poszło zgodnie z planem, jeszcze tylko Wojtas śmignie przez płot i bajlando!
O cholera, przypał do szerszenia! Walu, co ty robisz? Chyba nie zostawimy tak Wojtasa! W plance, trzymaj się! Walu, nie w tą stronę! No i kurwa, po szerszeniu, to ci Wojtas da! Wojtas, skakuj! Ręka złamana, szerszeń uszkodzony, a piwerka podłuczone. Nie no, nie gadaj, trzy ocalały. Szkoda, że już się skończyły. Jak chce się naprawdę pić, to takie jedno piwerka to jest jeszcze gorzej, jakbyś w ogóle się nie napił. Tylko się podkurwia organizm. Gdybyś zrobił wszystko tak, jak opracowałem, już dawno byśmy leżeli najebani. A tak to stoimy trzeźwi jak frajerzy. Mówiłem pod kątem, kurwa, Walu, daj spokój pod kątem. Za dużo tych szczegółów. Plan powinien być łatwy jak Solaris. Ostatni raz się dałem namówić. Jak ci powiem, co teraz wykombinowałem, to jeszcze się będziesz prosił, żebyśmy to zrobili. Tylko ostrzegam, jak się nie uda, możesz złamać drugą rękę. Chyba cię pojebało, Walu, jak myślisz, że się zgodzę. Mam! No kurwcze! Jak on jedzie, no! Szybciej, lamusie, ja pierd... ja pierdnąłem. Przepraszam, pierdnąłem. Myślisz, że nie wiem, jak pierdnięcie pachnie? Ja tu bardziej czuję papierosy i te wasze fifki. Mamo, no daj spokój, no! Wojtas nas wiezie na Okęcie 100 kilometrów, żeby za taryfę 1 000 000 zł nie bulić. Przysługę robi, a ty mu ryjesz panie całą drogę. No co, co? Przecież nic nie mówię. Tylko później jak wam płuca pękną od tych świństw, to będzie, a nie mówiłam. Spokojna głowa, proszę panią, nie pęknął. Płuca to nie kondon. O, może się rozmyśliła i w ogóle nie przyleciała? Albo nie dostała wizy do Polski. Dostała, już ty się nie martw. Już wiem, na bank ją cofnęli za alkohol. A, że tyle przewoziła? No albo była wypita, ja bym był. No przecież jesteś. Samolot wylądował 1,5 godziny temu. Chyba wszyscy już weszli. Może pójdziemy? Szerszenia zostawiłem na postoju taksówek. W końcu się kapnął, że kogut taksi jest z kartki. Grażyna? Bożenka? Hela! 100 lat się nie widzieli! Chryste Boże, Grażyna! A tak to? Who is this? Jaki chuj? Ciociu, to ja! Spejson! Adrianek? Boże, jak ty wyrósł! Chodź, daj pyska cioci! A to? Tego też ja pamiętam! Czekaj tylko skąd! Czekaj, smakaczu, ja ci dam! A co to? Niech ja tylko dorwę Nygusa, co go się takie żarty trzymają! Nogi z dupą powyrywam! Czekaj, gówniarzu, jeszcze się policzymy. To może ja wezmę bagaże? Elo, Walu! Elo, Wojtas, kurwa, skąd masz taką zajebistą czapeczkę? Gortata skroiłeś? Lepiej! Ciotkę Spacona, co z Ameryki przyleciała! Ta, serio? Znaczy nie skroiłem, tylko dała mi za to, że jej z lotniska przywiozłem. I jeszcze to! No nie gadaj, że ci jeszcze butelkę Balasia dała. Ty schowaj to szybko, bo nas jeszcze ochrona wywali za swój alkohol w Speruno. Nie butelkę dała, tylko 10 baksów. I spokojna dynka, flakon kupiony legalnie na bazę. Zajebioza, to co, dzwonimy po Spacona i Bailando? Nie trzeba, sam po siebie zadzwoniłem. I jeszcze jedna do kolekcji! I cola na bogatości do drinów dla świń! One lubią nadzianych kolesi! Zobaczycie, za chwilę nie będziemy się mogli od nich odpędzić! Spejson, wszystko popsułeś! A to niby czemu? Słyszałeś, Walu? Jeszcze się pyta czemu? Trzy laseczki chętne po drinach! Czekają tylko, żeby je do samochodu
czy na chatę zaprosić, a ten taki numer odwala. No musiałem się schaftować, a za głęboko ze mną w ślinę poleciała. Taki odruch. Odruch, kurwa. A teraz czemu żygasz? Nie wiem. Musiało mi ta kola zaszkodzić. Najważniejsze, że jeszcze sporo hajsu od ciotki ci zostało. To co, Spejson? Jutro powtórka? No peweks. Gotowe! Mamo! No i dobrze, co się drzesz? Medal mam ci dać. Bo że na kartofle dochodzą za 15 minut będzie obiad. Wytrzymasz? Może i wytrzymie. Zjadła przed chwilą 2 kila salceson. To bardzo nie jest głodna. Ciociu, a jak jest w tej Ameryce, komu tam się kibicuje? No bo u nas na przykład w Warszawie, no to wszyscy są za Legią Warszawa. No tam kilku lamusów, taki Rudy na przykład, no to są za Polonią, ale to... O, Polonia, I know, u nas w Chicago to my, make, tworzymy największa Polonia na świecie. Ty wiesz, to ponad milion ludziów. Muszę wyjść. Niemożliwe, Spejson, musiałeś coś pokręcić. No mówię ci, ponad milion. Spejson ma rację. Tu pisze, o, w samym Chicago jest 1 100 000 polonistów. Ja pierdolę. A na Gillette wchodzi tylko 8 000. No, tylko szkoda trochę tej kasy. Niech się hajca. Nie potrzebujemy łaski Polonii. Kurna, no ile można się kąpać? Ile już siedzi w tej łazience? Niecałe 5 minut. Ja bym się już 3 razy umył w tym czasie. Jak nic się zabawia. Nawet na zabawianie to za długo. Ja na przykład kończę w 30 sekund. No chyba, że akurat nie mogę znaleźć filmika, żeby mi przypasował. Wtedy to może trwać godzinami. Cia, wychodzi. O kurwa. Ale cycki. Kurna, w życiu takich nie widziałem. Tak jakbyś inne widział. Spierdalaj, co? Wojtas, lamusie, patrz co się dzieje. Nie będę podglądał siorki, frajer. Ja jakbym miał siorkę, to bym kamerkę w łazience zamontował na stałe. Ty myślisz, że ja nie zamontowałem? Tylko jakoś nie mogę się złamać, żeby obejrzeć, co tam się nagrało. Ta, no to co, nic nie mówisz, pokazuj filmiki. Dobra, pomyślimy. Zajebiste to jest. Wojtas, mogę wrzucić na vloga? No tylko spróbuj. Kloc na jaźwe mordeczki. Coś się dzieje. Idzie do drzwi, otwiera. Ktoś przyszedł. O kurwa, przecież to jest Marcin Prokop. Nie pierdoli się w tańcu, od razu rzucił stówę na blat i się do niej zabiera. Ciekawe, czy wszystko ma takie wielkie. A nie, niespodzianka, siusiaczek jak u dziecka. Ty co nam urobi? O kurna, Wojtas, skumaj to. Wojtas? Ty gdzie on się podział? Poleciał na kwadrat. A więc to tak! Tylko starzy wyjadą, to ty od razu z chaty burdel robisz? Badaj, Wojtas! To mój chłopak, nic ci do tego! Chwilę! Nie rozpędzaj się tak, mała! To, że mongoła z kefiru ociosujesz po królewsku, nie znaczy, że będę z tobą chodził. A propos, co zapłacone, musi zostać zwalone. Do dzieła, laleczko. Rób to, do czego zostałaś stworzona. Zaraz ty zrobisz to, do czego zostałeś stworzony. Niby do czego? Do obskoczenia w pierdolu! Nie! Ale mu zajebał. Nokaut pozamiatany. Chyba już nie wstanie. Czyczoj, podnosi się. Ale ma twardy łeb i dalej kozaczy. Jeb, drugi raz zarobił. No i fajran, też mu się białka pokazały. Na drugi raz się zastanowisz, zanim podskoczysz do kogoś 2 razy wyższego. Dobra, spadam, bo mi przez tego frejera ochota przeszła. A stówka do zwrotu. Ty, zawija się. Ruchy trzeba pomścić Wojtasa. Walu nie w tą stronę! Jedyny plus tej akcji taki, że jak mnie lał, to zgubił telefon, o! Nie, no to zajebiście! Sam bym się dał posłać na matę za taką komórę! Inaczej byś gadał z taką pizdą pod okiem! No może. Ile ten Prokop może mieć wzrostu? Nie wiem. Kilka metrów pewnie. A zasięg łapów ma taki, że jak biegłem do niego, miałem jeszcze z 5 kroków, a ten mnie już sięgnął sierpem w limo. Nawet z łóżka nie wstawał.
Potem mi tak wysprzęgnił w ryj, aż mi zęby zagrały życie kureskie. 3 megakepsy super ostre na grubym raz? Proszę, proszę i proszę, dziękuję. No i kurwa, ząb mi się rusza przez tego lamusa. Nie daruję. I co, pójdziesz do niego, żeby ci drugą pizdę nabił? Nie no, może poproszę Spacona. Nie no, pewnie, bardzo chętnie. Ja to wiecie. To do niego? No, wiadomość od Dorotka. Co pisze? Nic, znaczy jedno słowo. Głodne. Co? Czekaj, odpisz co głodne. Wyślij. Ja mam! Chcesz się odegrać na tym wielkoludzie? A jak? To dawaj! No i masz. Znowu mi się zachciało. A mogłem jednak zostać dłużej, żeby zrobiła do końca. Ale czekaj. O tej porze jestem jedynym pasażerem. Ty, a gdyby tak? Ale jaja. Tylko kurde, że ja posiałem ten telefon. No nic, pamięciowa. Co? Co się stało? Dlaczego stoimy na środku mostu? Panie kierowco, dlaczego pan ucieka? Halo? I zostawił mnie samego. Dorotka? Co ty tu robisz? Gdzie jest mój kebab? Dorotka, co ty gadasz? Jaki kebab? Wysłałeś SMS-a. Dorotka, spokojnie. Nie mam żadnego kebaba. Czyli zjadłeś. Skoro ty zesarłeś mój kebab, ja opierdolę ciebie. Elo mordeczki, wariaty, mówi Spacon. No jesień przyszła, pogoda to chujowawa się zrobiła. No to co robić, jak za oknem piździ jak w kieleckim? Są dwie opcje, chlać, no albo grać. Ja wybieram obydwa. No i tak, mam takiego ziomka, co robi gry na telefon. Wysłałem mu zdjęcie swojej mordy, no i zrobił takie w poszukiwaniu browaru. No ja nie muszę szukać, bo stoi obok, no ale zagramy. Włącza się tak. Tu się ładuje. Co? Opędzlowanie? A, odpędzanie konfidenta. No, dobry. O, no i to jest taka gra, tu się przesuwa te kwadraciki. No i tam są różne do wyboru. Czapeczka, moja morda, cycki. No. O, no i to tak trzeba zamieniać, żeby spadało i rozbijało się najwięcej. Na dole są ruchy, no ale to jest takie trochę podchytliwe, bo tu nic o ruchaniu niestety nie ma. No ale z drugiej strony, jak jakiś gimbus będzie sobie grał w szkole, to jak go nauczycielka złapie, to trochę mniejszy przypał. No na dole są punkty, na górze cel, to tam chyba, że tyle trzeba ugrać. Dojść następny poziom, tutaj nawet zdjęcie mojego starego jest, bo też mu wysłałem dla jajec. O, tam na dole czerwony dzik się pokazał, no to kiedy to było? Bardzo rzadko w sklepach. Cel osiągnięty. Kto jest niepokonany rejon na rejonie? Kurde, się język plącze. Za dużo chlania, za mało grania. Wygrana. Dzik, dzik, dzik. Niebieski? Kurwa, takiego to w życiu nie widziałem. Gramy dalej. Następny poziom. Opędzowanie konfidenta. Nakładanie tapety. To chyba Solaris coś tłumaczała tipsy. Teraz tutaj tak wszystkie te kwadraciki ślnią jak szerszeń po myni. I ciach, 3 punkty razem 8. O Jezu. Ho, ho, ale teraz się wali jak siorka Wojtasa. O kurna, widzieliście to? Jebło jak kwaśniewski pół litra. Teraz tutaj, kurde, szkoda, że te cycki znikają. Prądem. No i tak się właśnie gra. Gra oczywiście za darmochę, ale i tak niektórzy pewno będą pierdolili, że się sprzedałem. Nieważne, mi się podoba i lubię se popykać czasem w kiblu, czy tam jak gdzieś czekam. No i tak, no, co tu mogę jeszcze? Ściągajcie gierkę, instalujcie, bo jak mówi księga ulicy, kto na telefonie gierek nie ma? To z niego cipa głucho nie ma. No to sam wymyśliłem przed chwilą. I znowu, następny cel osiągnięty w życiu.
Dobra, to tyle na dzisiaj, żeby nie był za długi filmik. Zostawcie okeja, kto tam chce. I do następnego vlogu. Z fartem, mordeczki. No kurna, jak się to wyłącza? A ty, Balu, jakie pornosy wolisz? No raczej takie amatorskie, bo wtedy wiadomo, że laska nie udaje. A co ci przeszkadza, że udaje? Jak udaje, to nawet jeszcze lepiej, bo znaczy, że się stara dla faceta, a nie tylko robi dla siebie. Zresztą w tych amatorskich są same grube baby. A jak przypadkiem trafi się jakaś nośna, to kamerkę w takim wymiku zawsze trzyma facet i jak nagrywa, to tak dyszy prosto w mikrofon, że tego się nie da oglądać. No może i tak. Dlatego mówię, jak pornosek, to tylko profesjonalny. Tylko tu też jest problem, bo kurwa najczęściej pod taki muzykę podłożą, a pod niemiecki to już zawsze. Nie wiem, co za debil wymyślił muzykę w pornosach. Za każdym razem, jak już znajdę wreszcie filmik, co mi pasuje, to okazuje się, że jest z muzyką. Kurwa, jakbym chciał muzyki posłuchać, tam ze kasetę w szerszeniu puścił. Patrz, jaka świnia startuje. Ale jebie basem ta muzyka, no nie? O, a propos jebania, to może postawiłbym ci drinka, co? Spadaj, Leszczu! I co? Lipton? Lipa jak chuj, żeby tak wyrwać z marszu świnie, to trzeba strać forsą i ona musi to widzieć, albo być pazdanym jakimś, czego wszyscy znają z telewizora. Cze. Co ty powiedziałeś? No, że lipa jak chuj. Nie, to później. Że żeby wyrwać lachona, to trzeba być własnikowskim albo pazdanym? Dokładnie, mordo. Mam plan. Jak to będę udawał pazdana? Przecież każdy się połapie. Nie pazdana, tylko jego brata. Ja będę twoim menadżerem, a Spejson ochroniarzem. W Speluno każdy nas zna, dlatego na podryw pojedziemy do Sexplosion. No niby spoko, ale jak podjedziemy szerszeniem, to raczej żadna się nie nabierze, że jesteśmy nadziani. I tu najlepsza część planu. Klient zostawił dzisiaj u nas na warsztacie Audi A8 z zapowietrzonymi hamulcami. A szefi nie zamknął kluczyków w sejfie, tylko położył na biurku. Tak się przypadkiem złożyło, że mam te kluczyki przy sobie. Zaczynacie kapować? Ja nic, a nic. Ty, to może się udać. Musi się udać. Dobra, Spejson, leć na chatę i przebieraj się w garnitur, a ja lecę na warsztat po gablotę. A ja? Co ty? No co ja mam robić? Możesz już zakładać kondona. Kurwa. Nic nie widzę w tych okularach, mogę je zdjąć? Ani się wasz? Najważniejsze są takie szczegóły. To skąd będę wiedział, że nie wyrywam na przykład jakiegoś bazyla? Od tego masz menadżera. Dobra, wchodzimy na pewniaka. Najważniejsze jest zaskoczenie i to, żeby bramkarz nie miał czasu rozkminić, o co chodzi. Uwaga, uwaga, przejście dla Wojciecha Pazdana. Mamy rezerwację, przepraszam. Chwila, stop! Człowieku, gwiazda przyjechała, jestem menadżerem. Wpuszczaj bez kolejki i od razu prowadź do VIP-roomu, bo skandal będzie! Tego... O, w dresie nie wejdzie. Co? No to są jakieś żarty, wiesz kto to jest Michał Pazdan? No... ten piłkarz? No właśnie, czyli sportowiec i chodzi w dresie, a to jest jego brat. Chcę mówić z właścicielem klubu. A na wszelki wypadek zadzwonię do prawnika. Zobaczymy, jak będziecie śpiewali w sądzie, jak was pozwiemy. Dobra, wchodźcie. Walu, po co do mnie dzwonisz? Zamknij się, debilu. Zajebiście tu jest, kurno, ale się udało. Biploża nasza. Stolik zastawiony jak na Wigilii u Kwaśniewskiego. Ale dupa, miało być tyle świnia, tu na razie jest jedna, co ciągle w kiblu siedzi. Spokojnie, jak się rozejdzie plotka po klubie, kto tu siedzi, to zaraz będzie do nas kolejka. Los, drink w łapę i chill. Bardzo przepraszam panów, ale na zamówieniu jest już ponad 1000 zł. Przed kolejnym proszę o uregulowanie należności. Proszę dopisać wszystko do rachunku brata pana Wojciecha. Przykro mi, ale takie mamy przepisy, no trzeba zapłacić. Zaraz wszystko załatwię. Halo? Michał Pazdan? Tu mówię ja. Chodzi o rachunek w Sexplosion. Tak? Bez ograniczeń? Dobra, dzięki. Mogę słówko zamienić? Co? Halo?
O, rozłączył się. No nie mógł gadać dłużej, bo mecz miał akurat. Ale sam słyszałeś, kolego, wszystko jest załatwione. No niestety, muszę iść po kierownika. O, szykuje się niezły przypał. Dobra, zawijamy się, zanim się połapią. Wojtas, leź do kibla po laskę i spadamy. No i co, młoda? Jak ci się podoba nasza bryka? No fajna, mój tata ma taką samą. Ta ma, krzywe nogi jak sra. No ma, identyko, kolor, felgi, nawet rejestracja taka sama. Zaraz, przecież to jest wózek mojego ojca. Tego... Ukradliście? No to przypał, lemusy. Nie macie pojęcia, kim jest mój stary. Spokojnie, laleczko, bo to mało takich samych rejestracji spierdalamy. Co? Spierdalamy! Korna już gruba dzwoni. No halo szefie, co tam? Kto jeździ samochodem klienta? Nie no, w życiu bym nie wziął. No dobra, raz mi się zdarzyło. Tego Golfa rozbić. Ale płacę za niego co miesiąc pół pensji. No przysięgam, nie brałem. Posprzątałem jak szef kazał, zamknąłem warsztat na klucz i poszłem do domu. A co się szef będzie fatygował? Ja mogę podjechać sprawdzić. Znaczy podejść. No jak se tam szef chce. Do widzenia. Dobra, trzeba odstawić furę, bo grubas jedzie do warsztatu sprawdzić, czy jej czasem nie pożyczyłem. No to przyciśnij mu trochę na koniec. Trzymajcie się. Chyba zdążyliśmy. W warsztacie ciemno. No to parkuj i spadamy. O kurwa, hamulce zapowietrzone. Waluręczny! Co? Elo mordeczki, teraz będzie parę słów o 11 listopada. Polska odzyskała niepodległość razem z drzewkami. Nie po to, żeby teraz jakiś baran to łamał albo wyrywał kostkę z ulicy. Jak masz za dużo energii jeden z drugim, to pójść na siłkę jak ja, będzie przyjemne z pożytecznym. Bo jak mówi księga ulicy, tacy co swój rejon demolują ludzie są głupsi od psa, bo ten nie sra w swojej budzie. Jeszcze tylko podkleimy. O, i gotowe. Panie Wiesiu, ale to jutro zacznie przeciekać. No tak. No to czemu to tak? A bo ja to zwykłą taśmą skleiłem. 30 zł. Ile? Wie panika co? Ja to nawet dokładam do tego interesu, ale robię, bo mam miękkie serce i lubię ludziom pomagać. No, 30 zeta. O, dziękuję. No ale ja dałem 50. A, to jak jutro pewnie trzeba będzie poprawiać, to wtedy już wezmę tylko dychę. Cześć. Hydraulik 5 dych, solarium 5 dych, na Justinka to już nawet nie liczę ile idzie, a alimenty marne. Skąd na to wszystko brać? Zmajstrować drugiego bachora. Tu nie dość, że podwójne alimenty, to jeszcze 500 plus wpadnie. 500 plus? A gdyby tak... Raz, dwie, trzy. Kurwa, raz, dwa, trzy, trochę bida. Trzy lale dziki. O, siema Wojtas. Masz może pożyczyć te dwie blachy, bo na te alimenty dla Solaris to prawie całe hejsy wydałem. A od kiedy my się kolegujemy, żebym ci siano pożyczał? I tu jeszcze tyle. Jak nie chcesz pożyczyć, to mogę cię zaraz skroić, raz, dwa, trzy. Spróbuj szczęścia. Space'an będzie tu w 3 sekundy. Tyle mi wystarczy. Jakiś problem? Nie twój interes, raz, dwa, trzy. Dziki, proszę. Dobra, Space'an, olej go, pomóż mi z tymi kuflami, lepiej do stolika zanieść. No. No nic, do tego. Anusa w puszce, tylko w kuflu poproszę. 3 złote. To jak, łysa, decydujesz się czy nie? Taka okazja więcej ci się nie trafi. Jaka okazja? No wiesz, ja tam na brak duperek nie narzekam. To jak dzisiaj wybrałem ciebie, to powinnaś się cieszyć zamiast się zastanawiać. Idziesz ze mną do tej kabiny czy nie? Nie, nie mam czasu. O, piwo muszę dopić. Malu, chodź, kupiłem. Solaris? Halo? No jestem. I co?
Myślałam, że jesteś na mnie wkurwiona, bo jestem. Zwabiłaś mnie tu, żeby mi wpierdzielić bez świadków. Kusząca propozycja, ale nie tym razem. No jak? Przecież rozwiodłaś się przeze mnie, bo zaciągnęłam ci ślaka do łóżka. Zaciągnęłaś go i zrobisz to drugi raz. Wtedy zgoda. Co Aliś? No co się szwirujesz? Zoba, wszystko sobie dokładnie policzyłam. Jakby miała jeszcze jedno dziecko, to pa. 300 PLN-ów alimenty za Justina, następne 300 za drugie. I dodatkowo 500+. Razem wychodzi 1200 zeta. Za nic! Jestem ustawiona do końca życia. No dobra, ale co? Chcesz, żebym ci zrobiła dziecko? Coś w tym stylu. Podobno minus i minus dają plus, więc za chwilę będzie tu pięknie pachniało. O matko, jaki smród! Wojtas, chyba byłeś kiepski z matmy. Nie tylko z matmy. Ja tam nic nie czuję. Łysa pisze. Do mnie też. I do mnie. Melanż u mnie na chacie. Dzisiaj będzie chlanie i chętne laski. Wpadaj. Ty do mnie to samo napisała. To co, wpadamy? Jak śliwka w przysłowiowy gówno. Zajebisty melanż łysa. No i dzięki za browary. Spok. No, tylko gdzie są te chętne świnie? A ja to co, chnuj? No niby nie, no ale czterech na jedną to trochę za dużo. Nawet dwóch kolesi i jedna laska to jak dla mnie przesada. Na pornoskach tak jest i to zawsze. Dwóch facetów i jedna baba. No i na przykład babka robi Francuza na zmianę. Myk jednemu, ciach drugiemu. To jeszcze bym przeżył, zamknąłbym oczy, żebym kolesia nie widzieć i jakoś by poszło. Ale lasce nagle coś odpierdala i robi coś takiego. Tak zwany kiełbasiany młyn. Widziałem parę razy. Oczy Wix na filmie. To co się ślak? Może pójdziemy do sypialni? No może. A masz gumy? Raz, dwa, trzy? Nie, bo nic. Chodź. No chodź. Co tak się czaisz? A twoi starzy nie wrócą? Nie wrócą. Ojciec ma nockę, a matka u babki chorej siedzi. No dawaj. A może by tak zapalić światło? Nie, czekaj. Przygotowałam coś ekstra. Zostań tu na chwilę. Co ty świrujesz, łysa? Nic, czekaj! Już! Łysa, raz, dwa, trzy. Może i nie jesteś najpiękniejsza. Nawet ze średnia to za bardzo o mnie można powiedzieć. Ale nie musiałaś gasić światła. Ja tam wybredny nie jestem. O, przytyłaś trochę, nie? No nie galaj się, tylko zabierasz się za roboty. No to teraz uważaj. Rachu ciachu i po strachu, nie? Może zapalisz już światło, co? Bo nie mogę ślugów znaleźć. Elo, cieślak. Elo? Solaris? Co ty tu robisz? No niby trochę wypiłem. No ale wydawało mi się, że posuwam łysą raz, dwa, trzy. Posuwać? To ty będziesz teraz do roboty, żeby na podwójne alimenty zarobić. No jak? Przecież było w gumie. Jesteś pewien? No i niby, że ruska meta to taka loteria, że raz działa, raz chuj. No, jak ruska luretka. Co? Nie wiem. Ale słuchaj dalej, ziomek na siłce u nas trafił na taką jedną metę, co po niej zrobił masę przez jedną noc. Ta. Chyba kurwa przez polarną. A to nie wiem co to. No, nareszcie Lizie, ty Wojtas ogarnij się. Mówisz, żeby przyjść, a później musimy czekać na ciebie milion czasu. Cie. A co ci tam tak dzwoni w torbie? Elo mordecki, o! Dzisiaj na bogatości! Ty, dziki w butli. Co ty Wojtas, bank obrobiłeś? Lepiej. Tu. Dostałem robotę. Nie pij już, Agata, bo będzie z ciebie smata. Pijana Agata, za chłopami lata. Nie pij już, Agata, przecież masz chłopaka. Zrobioną Agatę,
Każdy bierze na chatkę. I buzeczki byle jak. Ja rozumiem, że hajsy trzeba skądś brać, ale cieciowanie w Mediamaxie to już lekka przesada. Cieć przy Wojtasie to król życia. Zoba. Młody, jak poustawiasz te wózeczki, to masz tu miotłę. Parking trzeba pozamiatać, bo petów pełno. Robi się. Nie no, zajebista Włoszka, Wojtas. Nie załatwiłbyś nam takiej? Walu, co się z niego nabijasz? Nie widzisz, jak Wojtas wymiata? Śmiejcie się, śmiejcie, lamusy. Zobaczymy, co powiecie, jak dostanę wypłatę. Nie no, Wojtas, dobra. Pozamiatałeś. Walu, przestań, bo się zesłam. No nawet śmiesznawe. Dobra, mordy, spadajcie, bo jak szef mnie przyfiluje, że się opierdalam, to będzie Lipton. No i tak mieliśmy już iść, bo późno. Która to godzina? O, ciecia. Walu, przestań, bo... O kurna, chyba poszło z gruzem. No i nie wiem, co mnie podkusiło, ale wziąłem tą trytytkę, założyłem na pindola i zacisnąłem. No co ty? No tak słyszałem, że jest taka metoda, żeby powiększyć małego, ściskasz, wtedy krew nie odpływa, no i wtedy rośnie. I co, urósł? Jeszcze jak, spuch jak morda po sterydach, z półtora raza dłuższy i groby jak świnia się zrobił. No ale co z tego, jak się go dotknąć nie dało, taki ból. Elo, mordy. Elo, Wojtas. Elo, panie ważny. Jak tam w robocie? No właśnie, a propos. To mam sprawę do was. Co? Wyjebali cię już? No właśnie nie. Chcą mnie przenieść na małe AGD. W weekend mam dzień próbny. Jak się spiszę, to zostanę na stałe. Pomożecie? No trudno. Jak trzeba, to pomożemy. Komu wpierdolić? Nie, spokojnie. Wystarczy, że przyjdziecie i będziecie udawali zadowolonych klientów, jak wam wcisnę suszarkę do łba, co na promocji mamy. No niby spoko. No ale będziemy musieli ją kupić. Los, masz 7 dni na zwrot, zresztą jak dostanę tą robotę, robimy melanż na mój koszt. Chlanie w opór. A dupy? No... do 100 zł też w opór. Stoi. Dzień dobry, polecam zajebiste suszareczki do łba. Jedyne 35 zyla. Tylko frajer nie kupi. O, a może pani się nie sfrajerzy i kupi suszareczkę? W pizdu tania! Słucham? No, 35 zeta! Tyle co lepsza wódka, wystarczy raz się nie schlać i suszareczka prawie za darmo wychodzi! Ta, suszareczka! Ja nie piję! No i jak? Dobrze mi idzie? Dowiesz się po egzaminie. Po egzaminie, kurna, jakby tu jakaś różnica była. Dzień dobry! Dzień dobry! Chcieliśmy coś kupić z małego AGD! Co nam może pan polecić? No to na przykład, o, mamy taką suszareczkę do łepetyny w promocji. A za ile? 35 pelenów. Może być, bierzemy. Kurwa, trochę drogo, Walu, targuj się. A, trochę drogo, może być taniej? I można się targować? Dowiesz się po egzaminie. Aha, chyba taniej to już nie. No dobra, proszę pana, chuj, bierzemy. Nieźle. Kurna, nieźle? Zajebiście! A te suszareczki to ile gwarancji mają? No, mają w opór. Znaczy nie mają, bo się nie psują. No to po co gwarancja, nie? 35 zł. Proszę. Dziękuję. I proszę o paragon. Coś się stało? Spokojnie, ochrona już do nich idzie. Wziąłeś coś, za co nie płaciliśmy? No pewnie. Zbierzamy! No uciekli. Wojtas, co ci odjebało, żeby zawijać ten odkurzacz? Przecież nikt nie wiedział, że jesteśmy razem. Nie wiem. Taki odruch. Jak włącza się alarm, to uciekam. A że ukradłeś, to też odruch? No. Oj, tam wszystko dobrze się skończyło. Fanty zostawimy w lombardzie i parę dych jesteśmy do przodu. Wojtas, geniuszu. Nie dość, że straciłeś robotę, to jeszcze ci aresztują, bo mają twoje dane w sklepie. Spokojna dynka, nie aresztują.
Wiedziałem, że w końcu nie wytrzymam i coś podwędzę, dlatego podałem mi swoje dane, jak mnie przyjmowali. No co jest, kurwa, rozwadzi? Puszczajcie! Nie macie prawa! Jaka kradzież, rozwadzi? W jakim sklepie? W życiu nie pracowałem w sklepie! W życiu nie pracowałem legalnie! No śpi! Znowu chrapie na kiblu! Boguś, wstawaj! Co? Ile będziesz siedział na tym kiblu? Też chcę skorzystać z łazienki! Człowiek chce wieczorem umyć zęby i protezę, to wejdzie mu taki cham i zasmrodzi całą łazienkę! Ile razy mówiłam, że jak dwójka to wchodzi po mnie? Oj, Tereska, daj spokój! Siku tylko robię, no! No jeszcze tego brakowało! Dzisiaj melanz do dzikiego, jebie basem jak zrywnego. Sia la 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 la, sia la 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 la. Teraz wszyscy łapie w górę i replenecimy chórę. Sia la 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 la, sia la 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 la. Starych nie ma kwadrat wolny. Rozmarga. Zaliczył glebę jak większość Solaris. O kurna, Spejson, jakie ty tu skarby masz? Jakie? Paczka achtungów jeszcze nie otwarta! To chyba z ostatniego sylwka została, bo do północy nie dotrwałem. Bo ktoś tu mi dolewał wódki do piwa! A jaki, zamiast mi podziękować za szybszą najebkę, to jeszcze narzeka lamus. Dobra, mordy, nie kłóćcie się, co robimy z tymi petardami? Kurwa, Wojta, co ty dziecko jesteś, żeby petardkami się bawić? Co, może jeszcze podpalisz, wrzucisz do kibla i spuścisz wodę, żeby rozwaliło kibel sąsiadom z dołu? O kurwa, jestem geniuszem. Dobra, plan jest taki. Ja podpalam i wrzucam petardę do kibla. Wojtas zamyka deskę, a Spejson spuszcza wodę. Jakieś pytania? No ja mam. No? Dlaczego ty podpalasz i wrzucasz jak to moje achtungi? A pomysł kogo? No twój. No. Uwaga! Zamykaj! Spuszczaj! No znowu śpi Bogdan, wchodzę! Tereska, no daj się wysikać, no! Miarka się przebrała. Rozwód. Hej, tylko było słychać takie głuche jeb z dołu! Teraz moja kolej! Spejson, zaczekaj, spuszczka musi się napełnić! O kur... Wa. Mam! Powiedz stary, że od tych odżywek białkowych masz stolec twardy jak kamień, taki, że aż muszle potłukło. Zatwardzenie? Nie przejdzie. Matka wie, że u mnie to działa w drugą stronę. No to nie wiem. Nie ma wyjścia. Musimy zdobyć nowy kibel. O której wraca z roboty? No dyżur kończy o 7, to w domu jest tak na wpół do 8. Czyli mamy jakieś 6 godzin. No ale co zrobimy, jak sklepy budowlane to od 9 otwierają nie wcześniej? Teraz co najwyżej to flaszkę można w nocnym kupić. Bingo! Co? Rzuta na flaszkę! Uwaga! Zginął pies, chuja chuja. Nagroda. Co? A nie, czekaj. Chiwama. A, że chory. I to poważnie, bo HIV. To się czyta chihuahua, debilu. Ta chihuahua. Nie ma takiej choroby. Masz? Co mam nie mieć? O, to gdzie pijemy? Co za daun? Mamy wstawić nowy kibel przed powrotem twojej starej? No to. Taki jest plan. A jak miałby pomóc w wykonaniu tego planu punkt wychlanie butelki wodki? No nie wiem, ale pomysł mi się podoba. No ja tak jak Spejson. Dobra, Walu, nie przedłużaj, pijemy. Co za debil. Flaszka jest dla ciecia! Flaszka za muszkę klozetową. A co to jest? No sracz! A muszla! A to mi się nie opyla, bo kibel droższy. Panie, przecież za niego pan nie płacisz. Czyli tak jakby wódeczka darmowa była. A, darmowa? No dobra, dawajcie tę flaszeczkę. Zaczekajcie. No i ile można kibel wynosić, panie dzieciu? Proszę otworzyć! Ej, Wojtas, bo zaraz ktoś po psy zadzwoni. Zaraz wynieś. Nie wyniesie. Patrzcie. Kurwa, pospieszył się z tą wódeczką. No i dupa. Ani kibla, ani flaszki. Niedobrze. Zostało nam równo złoty 10. Trudno. Plan B. Czyli jedziemy na centralny.
Tam jest płatny kibel czynny 2-4H. Space on wejdzie niby za potrzebą, a na serio wymontuje kibel i wyniesie go w torbie pod nosem babci klozetowej. No i wchodzi taka rycerka metalu z rycerzem dupy, wiesz, czarny, na czarno ubroni, włosy długie, glany. Czaj, idzie. Luz, spoko, poszło łatwiej niż myślałem. Znaczy, był mały przypał, już myślałem, że się nie uda, bo sranie jednak 2 zeta kosztuje, no a miałem tylko jedną blachę, no ale się okazało, że można za złotówę wejść i się odlać. Hu, 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 hu. Proszę bardzo. Nie no, zajebisty kibelek wyniosłeś. Przecież to jest pisuar. No kurwa, co miałem wynieść, jak mi nie dała kluczyka do kabiny, bo za mało kasy miałem. No to teraz będziesz musiał nauczyć starą lać na stojący. A co ty gadasz, Walu? Tylko siła i masa. Ta masa. Najważniejsza jest szybkość. Szybkość? To jak to przykład komuś zajebać? No szybko. Zanim ty wyprowadzisz cios, to ja już zadam z kilkadziesiąt. No i co z tego, jak tego nawet nie poczuję? A mój wystarczy jeden, że dojdzie i pozamiatane. Chyba posrany. Taki wielki skoksowany dzik to tylko na takiego drugiego koksa. Z małym nie ma szans. Walu, no co ty? Jeden browar wypiłeś, a brydzisz, jakbyś był nawalony. To piwerko to już ci się pół godziny temu wygazowało. Ile można w kiblu siedzieć? A, bo źle zaplanowałem akcję. Tak mi coś w brzuchu bulgotało po tym kepsie, to mówię, postawię klocka. No to usiadłem. No ale się tylko zeszczałem. To się myślę, nie będę lał na siedząco jak baba. Czekam na dwójkę. Słusznie. Księga ulicy mówi jasno. Kto przy szczaniu deski nie obleje, jest albo babą, albo gejem. No właśnie, ale czekam, a tulipa. Wcale mi się nie chce. Na szczęście po kilkunastu minutach mnie oślizgnęło. Włączyłem sobie na telefonie skrót meczu Legia Real i jak se przypomniałem ten remis, to zesrałem się ze szczęścia. Dobra, to teraz, żeby się tylko nie zorientowali. No i jak jesteś na cyklu, to trzeba ostrożnie połykać, jak coś pijesz. Bo był u nas taki jeden ziomek na siłce, co na treningach pił dużo wody, no i połykał normalnie. I mu tak mięśnie przełyku urosły, że w końcu za którymś razem jak przełknął, to mu urwało migdały. O sorry, Wojtas, ty rudy, zważaj się, co? Nie wiesz, że tu nie sprzedają bezalkoholowego piwa? Wypadł z baru, konfidencie jeden. No, no, tylko bez gruźb kalnych. Mam takie samo prawo do przebywania tutaj jak wy. Kurna, prawie mi kaptur urwał lamus jeden. No, to teraz zobaczymy, co kombinujecie. To co, spadamy już? A co ci się tak śpieszy? Znowu zaparkowałeś szerszenia na zakazie? Nie no, co ty? Znaczy tak, zaparkowałem, ale tym razem jestem cwańszy od tych mędrz ze Straży Miejskiej. Wydrukowałem się lewy mandat i włożyłem za wycieraczkę. Teraz jak sprawdzają, to podchodzą do szerszenia, patrzą, mandat już jest, to idą dalej. Mogę się stać gdzie chcę i ile chcę. A mi by się przydał. Taki lewy karnet na siłkę. Wtedy tam chyba tam zamieszkał. Wójtas, nie wydrukowałbyś mi takiego papierka? A co mam nie wydrukować, tylko daj mi jakiś prawdziwy na wzór. O kurde, zajebiście, dzięki Wójtas. Jutro komuś zawinę. Podobiony mandat i parkowanie na zakazie, tak? I już dzwonimy na Straż Miejską. Parkowanie pojazdu za znakiem B36. Zakaz zatrzymywania, kierujący zostaje ukarany grzywną w wysokości 100 PLN-ów. Termin płatności 7 dni. Kurwa. Kurwa napisali? Tak, napisali. Proszę, proszę, proszę. Mandat za złe parkowanie. Joko szkoda. Co? Straż Miejska się zorientowała, że mandat za wycieraczką był lipny i wystawiła prawdziwy? Znowu podkablowałeś? Podkablowałem, nie podkablowałem. Było nie stawać na zakazie. Pilnujcie się, mam was na oku. Spadam stąd na... To cię załatwił konfident obsrany. Kurde! No nie wytrzymam, no. No to idź się odlej. No gdzie? Pod blokiem mam lać przy wszystkich. No a co to za problem? A co ja, policjant, żebym spał na wierzchu stał? No to idź na chatę i nie zamulaj. Do domu to mi się nie chce iść. W domu nie, pod blokiem nie. I co?
Lej w gacie. Zgoda. Ty, on na serio leje. Co za lamus. Wkręcam was. Nie jeszcze kropelkę tylko popuściłem. Dobra, idę, bo mi zaraz jaja wybuchną. O, ale ulga. Lej, malutki, lej. No, no, tylko nie po dresie. Bez takich. O, i końcóweczka teraz najtrudniejsze, bo ciśnienie spada. O, o, o. No i nakapałem na adiki. Załatwianie potrzeby filozoficznej w miejscu publicznym 100 zł. Dowodzik poproszę. Makao 2.0. Kurna, już nawet człowiek się spokojnie odlać nie może. Dookoła sami konfidenci, no. Ten Rudy to gorszy niż konfident, bo on nie to, że pruje się na komendzie, jak go pały rozpytują, tylko sam chodzi i szuka, kogo by tu podpierdzielić. Ja nie wiem, kurwa, skąd on się zawsze bierze, jak my coś na nielegalu robimy? Podsłuchuje nas, czy co? To mu urwało migdały. Osoły, Wojtas! Ty, Rudy, zważaj się, co? Kurna, prawie mi kaptur urwał lamus jeden. Prawie mi kaptur urwał lamus jeden. Prawie mi kaptur urwał, prawie mi kaptur urwał. Kaptur, 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 kaptur. O kurwa. Cześć, Wojtas. No co ty robisz? O kurwa. Bastian Rudy, obstyfity Kultykiewicz. Strażnik Gochowa. Kurczę, jestem geniuszem. Teraz zawsze będę o krok przed tymi bandziołami. Nic tak nie poprawia humoru jak mały donosik. Oho, chwila. Znowu coś gadają. To co robimy? Trochę nudno, nie? No, może wstrzykniemy sobie marihuanę? Świetny pomysł, Wojtas. Nielegalne narkotyki to jest to. Ale niestety tym razem nie będziemy sobie wstrzykiwać. Ta marihuana jest na sprzedaż. Oho, właśnie dzwoni klient. Halo? Tak, mam marihuanę na sprzedaż. Tak, może pan przyjechać i odebrać za pół godziny. Po czym mnie pan rozpozna? Założę rudą perułkę. Podaję adres. Ulica Spawaczy 11, mieszkania 12. Dobrze. Do widzenia. O kurczę, teraz to będzie. Jaki znajomy ten adres. Dobra, nieważne. Taki numer wywinęli. Handel narkotykami. I już dzwonimy do prokuratury. Kurczę, jaki był ten numer na policję? Z tej podjarki zapomniałem. A! Walua, nie pospieszyłeś się trochę z podeptaniem tego podsłuchu? No a co, miał nas dalej podsłuchiwać? No nie, ale jak nie łyknie tej przyręty, to można by później wymyślić jakąś inną wkrętkę. Łyknie, łyknie, spokojna dynika. A nie mówiłem? Jakie narkotyki! Jakie handlowanie! Panowie, to jakaś pomyłka! Kurczę, kurczę! Policja! Ratunku! No, no, jaki dzisiaj mamy dzień, Wojtek? No jaki dzień? No, no co ty, Samantha? Czwartek? Nie pamiętasz? No jak nie pamiętam? No przecież mówię, że czwartek. A poczekaj, środa? Czwartek, czyli okrągła rocznica, dokładnie 5 dni, jak jesteśmy razem. Tak? Czy impreza była w sobotę? Niedziela, powiedziałem, w której... No 5, faktycha. Ja myślałam, że przynajmniej jakiś kwiatek dostanę, a ty mi przypominasz imprezę, przez którą cały czas się gapiłeś na Jowite. Kurwa, Samantha, nie świruj, gapiłem się na was dwie, akurat byłyście razem, nie znałem cię wtedy. Piękną mi rocznicę zrobiłeś. Idę. Cześć. Ja pierdolę. No zajebiste to jest i wszystko w kamerce widać na eleganckości. A sprzedawczynia zanim rozkmini, co to się przed chwilą odjebało, to my już będziemy z drugiego sklepu wylatywać z piwerkiem. No już, no oddaj, no. To mój dron.
Miało wyjść na chwilę. Czekaj, młody, nie wiedziałem, że się uda. Teraz do hurtowni podlecimy. Elo, mordy. Tak mnie wkurzyła, że muszę się napić. O, dzięki. Ty, no Wojtas, jak chcesz piwo, to se ukradnij. Tata! Tata! Zabrali mi drona. O, ty konfidencie. Ty, smarkaczu, oddawaj tego drona. A młody, jak ty w tym wieku zaczynasz, to ja nie wiem, co z ciebie wyrośnie. Masz zezris. Chodźcie, zawijamy się. Co ty, Wojtas, tak ciągle piszesz na tym telefonie? Pisarzem chcesz zostać? Jak jakaś składowska Kiri? Nie no, Samancie muszę odpisać. Ale ciota. Przerąbany. Ja też bym wolał nie mieć laski, niż tak pod pantoflem siedzieć jak Wojtas. No przecież nie masz. I wysłany. Ty, Spacen, ty sam jesteś, Pedzio, co? Luzuj poślady, Wojtas. Pamiętasz, jaki jest plan? Pamiętam. O 23 na parkingu przy Szerszeniu i wtedy się wszystkiego dowiemy. Kurna, znowu. No muszę spadać, nara. Pantofel! A ty wiesz, co masz zrobić? No zakosić stalową linę z budowy, tylko nie wiem po co. Dowiesz się wieczorem, tylko się nie spóźnij. Nara. Pewnie już nie przyjdzie. Chodź, walu na kepsa. Kurwa mać, człowiek siedzi, knuje, rozkminia cały dzień, w końcu wymyśla plan doskonały i wszystko idzie się jebać w pizdu psu w dupę przez jednego pantoflarza. Dzwonię do niego. A co mam zrobić z tą liną? Wsadź się w dupę, kurna, jeszcze zajęte. Pewnie z kimś gada. Co ty nie powiesz, geniuszu? Nie, już po Wojtasie. Na piwo nie może, spotkać się z kumplami nie może, powyrywać duperki w speluno nie może i to wszystko na własne życzenie. Ja nie wiem, mienie laski to chyba najbardziej pedalska rzecz na świecie. Czy Walu? Idzie! Ha, ha, ha! No i co? Sorry, ziomeczki, musiałem naściemniać, że już się kładę spać, bo mi spokoju nie dała. Kurna, znowu pisze, laska, daj mi już spokój, ja śpię. Pierdolę, nie odpisuję. Taki jest plan? Prosty, ale śmiertelnie niebezpieczny. Jedziemy na Grochowską, przywiązujemy bankomat do Szerszenia lino stalową i wyrywamy go ze ściany. Potem ciągniemy go do mnie na warsztat, rozpruwamy diaksem i jesteśmy bogaci. O kurna, Walu! Halo? No jak mam przez sen odpisać? No bo okno otwarte, to słychać tramwaj. Jezu! O, i rozłączyła się. No i dobra, i spokój. Gotowe! Lina masz 10 metrów długości. Dajesz gaz w podłogę i rura, żeby szarpnięcie było konkretne. Wtedy jest szansa, że puści. Gotowy? Jak popek na budziana. No pięknie. To tak wygląda twoje spanie? Ten... Ostatni raz mnie tak oszukałeś, nara! Ty no, Samanta, no nie świruj, no! Wojtas, skup się! Za chwilę będziesz tak bogaty, że od świn nie będziesz mógł się odpędzić! Rura! O kurna! Mój serce! Udało się! Wojtas, ruszaj! Za chwilę będą tu gliny! Cała tylna szyba do wymiany i pewnie jeszcze klapa uszkodzona. Wojtas, lamusie, jutro będziesz mógł się kupić 10 takich szerszeniów. Polecimy skrótem. Skręcaj przy jeziorku Kotławskim. Chyba go nie wyciągniemy. No i dupa. Idzie na dno. A było tak blisko. Szyba psu w dupę. Kasa skończyła jak Titanic. Gorzej już chyba być nie może. Nie! Ciszej, Wojtas, bo wpadniemy. Gdzie jestem? Co się stało? A powiedziała, że ostatni raz ją tak oszukałeś i zajebała ci torebko, aż ci się białka pokazały. Urwał ci się film na kilka minut. Nie ma czasu, ruszaj. Dobra, ale tym razem nie jadę koło jeziorka Gocławskiego. O kurna, ale mnie się... No, mnie też, ale bym coś opierdzielił, takiego ze smakiem. Gastrofaza, to normalne po jaraniu. Czaj.
Wojtas? Na? Powiedziałeś opierdzielił? Nie wiem. Aha. Nieważne. Za mną do lodówki! No idziecie? Pusto. Ta? Pusto? A to? Co to jest? No jak co? Kaszanka! Całe pęto. Jak mówiłem, że chcę coś opierdolić, to nie miałem na myśli pęta. Wiecie, z czego robią kaszankę? Kto? Z kaszy. Obrzydlistwo. No to nic innego nie mam. Los, ziomeczki. Zostawcie to mi. Za pół godziny jestem z powrotem. Czujesz, Payson, taki zimny wiatr? No, jakbyśmy byli na biegunie. Strasznie tu pizga. Wszyscy tu zginiemy. Jak nie z zimna, to z nudów. Co? Słyszysz? O kurwa. Czy to Yeti? Nie, za mały. Ty to walu. I co kurwa? Jest Crunchips, jest impreza. Walu, czy ty przed chwilą wciągnąłeś chipsy? Nie. A co? Widocznie sobie coś wkręciłem. Ty, a tak w ogóle to skąd wziąłeś to wszystko? Zawinąłem. Ze sklepu. No ale jak? Sposobem. To była akcja jak z Terminatora. Ta z Terminatora. Przecież Terminator nie kradł żarcia, bo nie musiał jeść. Bo był robotem. Chodziło mi o to, że Terminator się nie pierdolił. To było tak. Wyszedłem z bloku. Na dworze pizgawica. No to trochę przetrzeźwiałem. Ale faza. Szybciutko znalazłem monopolowy. Na szczęście był zamknięty. Dlaczego na szczęście? Bo nie zamierzałem płacić. Sforsowanie drzwi zajęło mi trochę czasu. O ty kurwa! W końcu drzwi puściły. Wlazłem do środka. W środku sklepu jak w fortecy. Kamerki, czujniki laserowe i chuj wie jeszcze co. Ale nie zwalam te numery. Jak ninja czołgałem się po ziemi, żeby nie włączyć alarmu. Nie wiem, czy mają czujniki dźwięku, ale na wszelki wypadek zachowałem się cichuteńko. W końcu w rogu sklepu zobaczyłem regał z chipsami. Żeby nie zbudzić psów stróżujących, polazłem najciszej jak się dało. Nabrałem na maksa i tą samą drogą zacząłem wracać. Nie wiem, czy serio było tam tyle zabezpieczeń, czy sobie to tylko wkręciłem. Na wszelki wypadek pozostałem ostrożny do końca. Tak czy srak, udało się. Kurna, Walu, normalnie jesteś mistrz świata. O cholera gliny. Widocznie zabezpieczeń było więcej niż sobie wkręcałeś. Dobra, plan jest taki. Ja z Wojtasem otwieramy drzwi i zagadujemy psiarskich. Jak wejdą na kwadrat, Payson wyskakuje z boku i ogłusza ich krzesłem. Wszystko jasne? Chyba tak. Dzień dobry, ja ze sklepu. Ledwo pana znalazłem. Na szczęście taki rudy mi powiedział, gdzie szukać. Bo jak pan płacił za te chipsy... Chwila. To on zapłacił za te chipsy? Nie dość, że zapłacił, to jeszcze resztę zostawił. Już chciałem zabrać dla siebie, ale jestem na okresie próbnym, a wszystko monitorowane. To mówię, oddam, nie? Ale faza. Jest! Pierwsza gwiazdka Walu! Walu, chodź zobacz! Spacer jeszcze w Wigilii nie był, a ty już spizgany? Gdzie ty gwiazdkę widzisz? No tam! Przecież to jest latarnia. Do tego jeszcze nie świeci. No bo śnieg pada, chmury są, to jak mam coś zobaczyć? Dobra, w sumie ciemno jest. Chyba możemy zaczynać.
wszystkiego najlepszego i żeby się utargi w kasie zgadzały. Nie strasz, nie strasz. Jakby się miały utargi zgadzać, to bym zdech z głodu przy takich stawkach. Nie chcę się chwalić, ale lewizny trochę odstawiam. To co? Może pójdziemy później na zaplecze, co? Nie, no jasne. No to ten, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, rezwaczy, żeby Justinek grzeczny był i tego, żeby Jessica zdrowa na świat przyszła. Ty się nie przejmuj porodem, tylko alimentami. A przy okazji vice versa, kiedy za grudzień zapłacisz? Żebyś miał taki cios w łapie, że jak szczelis, to każdy lamus leci na glebę po pierwszej lucie. No co ty, Wojtas, no przecież mam. Aha. No to nie tylko lamus, tylko każdy, nawet największy dzik skoksowany. Walisz go w ryj, jak w boksera. Nawet nie z całej pety, a frajerowi od razu zamyka się licznik. Kurde, dzięki Wojtas. A ja życzę, żeby na sprowadzone fury dojebali taką akcyzę, że nikt już nie sprowadzi starej bawarki i szerszeń zostanie jedynym sportowym wózkiem na rejonie. No, Justinek, duży rośnij, żebyś mógł kiedyś wklepać staremu. A teraz zapraszamy wszystkich na przysłowiowy barszczyk. Nie za dobry ten barszcz. Z torebki czy co? No z torebki, pewnie, że z torebki. A z czego ma być za 15 zeta za wiasto do soby? Cicha! Cicho, Wojtas. Nie cicho, tylko cicha. Cicho, debilu, ktoś wali do drzwi. Wiarskie? Albo jeszcze gorzej, sanepid. No to leżymy przez ten zeszłoroczny barszczyk. Chuj! Tego. Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Halo? No co jest? Gdzie są wszyscy? No niby trochę zapiłem. Ale żeby mnie się aż dni pomieszały? Co? To już? Przecież Mikołaj miał być na 19. O cholera, pardon. Zegarek tył do przodu założyłem. Wojtusia, farba, dziękuję, no i panienka Jowita. Znacie jaką Jowitę? Solaris, to chyba o ciebie chodzi. A, no tak, faktycha, dawno nie używałam imiona. Panienka podobno taka kościelna, to proszę, Krzyżacki. Mhm, dzięks. No i na koniec... Adrian! O, to ja! Już myślałem, że Mikołaj zapomniał! No i że taki duży jesteś, to dostaniesz dużo... krzyżaczków! O kurna, dziękuję! Skąd Mikołaj wiedział? No, i następna fuszka odwalona. Dobra, ja spierdalam, bo inne dzieci czekają. Cześć! No nie popisał się Mikołaj! Prezenty to chyba z jakiegoś remontu klientowi podwędził! No i zajebiście! Jak się wam nie podobają, to dajcie dam staremu! To jeszcze jakiemuś frajerowi, co mu zlecił remoncik wciśnie! Z pensją co ty bradzisz, przecież ten Mikołaj to był twój stary! Walu, weź i zmień nachy! Tak przysrałeś! Przecież mój stary nie ma takiej brody! Widzisz, Justinek, Mikołajów zawiódł, rozwecy, to masz od ojca. Coś lepszego. Ej, no ostrożnie z tym procykiem, co? O cholera, tym razem to na pewno sanepid. Servus? Sanepid? Nie, Rudy, czego tu? A może trochę grzeczniej święta, co? Na Wigilię przyszedłem. Wypacz, baru, po pierwsze impreza zamknięta, do tego płatna, po drugie nie ma miejsc. Tak? Zmienisz zdanie, jak zobaczysz, jakie prezenty wszystkim przyniosłem. Ej, Rudy, no co ty? Nie, no nie wierzę. Ty, ale to bez akcyzy jest. Skąd to masz? Skąd mam, stąd mam. Zresztą akcyzy nie będę pił, tylko wódę. Tak, będziesz pił. A co? Że trochę rudy jestem, to już raz wokół Wigilię nie mogę się napić? Puszczacie mnie czy nie, bo idę gdzie indziej. Nie no, w sumie jedno miejsce dla nieproszonego gościa tradycyjnie jest. 15 zeta za wjazd i wbijasz. Ty, tylko ani słowa szefowi, że wódę przyniosłeś, bo mi jaja urwie, jak się dowie, że nie z baru sprzedaje. Rudy!
No to ten, ja muszę do klopa raz zobaczyć. Powariowali z tym postem. Kebab nie, bo mięso. Pizzy też nie, bo mięso. Wegetariańską to nie chcę w dupę wsadzą przecież. W ogóle mięsa nie, bo mięso. Od kawałka kiełbaski jeszcze nikt podobno nie umarł, kurwa, raz, dwa, trzy. Zwyczajna. Moja ulubiona. No, to teraz będziecie mieli wigilię, kurczę. Halo? Straż Miejska? Chciałem zgłosić sprzedaż alkoholu bez akcyzy w klubie Speluno. Dopiero za pół godziny, bo wigilia? No dobra, poczekam. Tylko szybko, bo wszystko wypiją. Do widzenia. Wesołych świąt, bandzioły. O ty kurwa, raz, dwa, trzy. To tak to wykombinował. Kiedy dzwonił? Ile? 2 minuty temu. To mamy jeszcze trochę czasu. Jadłeś kiełbasę? To co? Na długą nóżkę? Zgoda. Ale tym razem pijemy bez popity. A czemu? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Walisz. Polonia Warszawa! Polonia Warszawa! Hehe, jebaniutki, ile on wypił? Tylko ten jeden kieliszek. Niezwyczajny. I wszyscy razem! Polonia Warszawa! 0-0, Legia w dupę dostała, ale my wygraliśmy, bo Gane na wyjeździe było. Są! Już są! Straż Miejska podjechała! Ewakuacja tylnymi drzwiami! Raz, raz, raz! Halo! Nie śpimy! Polonia Warszawa! Do kogo należy ten alkohol bez akcyzy? O, ty złodzieju! Oddawaj moją wódkę! HWDP Straży Miejskiej! Niezły kozak z tego rudego, jak popije. Szkoda tylko, że za Polonią jest. O, ty widziałeś, Mariusz? No i doigrałeś się, idzie z nami. Dupę mnie pocałujcie, pajace! Puść mnie! Dzwonię do prokuratury! Ja pierdolę! O cholera! Przeklnąłem. No nic. Aresztujcie mnie. Uff, blisko było. Dobra, zapraszam wszystkich do środeczka. Kolejka na koszt rudego! Popijaku zgubił portfel. Elo mordeczki, mówi Spejson. To mam takiego jednego ziomka, co tam lubi grzebać w komputerach. No i wykombinował ostatnio taką grę na komórę. Oczywiście se można ściągnąć za darmochę. Gra jest w naszym rejonie. No i się nazywa Blok Ekipa na rejonie. No to teraz normalnie pokażę, co chodzi i będę grał w grę. No się uruchamia normalnie. Wybiera się nowa gra. No i o, do ataku. Teraz jest szukanie przeciwnika online, bo się gra przez internety. Szukamy, szukamy. Legia Warszawa. I jest! Znalazł się jakiś cwaniak. Skuci ryje frajerom i gramy. Wybieram dłuższą wersję, żeby dłużej popykać. O, tu wyskoczyły karty z zawodnikami. Można sobie wymienić kogoś, jak się nie podoba. Ja wymienię Solaris. O, masz, Kalinka, jakaś stara baba. No nic, gramy. Tu mamy na dole pokazane, ile mamy punktów ruchu. 5 na 5. No to no wystawiamy ma. Teraz Łysą. Łysa odejmuje jeden punkt, no to można teraz następnych. O, tu z boku mamy takie odzywki. Można sobie coś powiedzieć do przeciwnika. Już po tobie, szmaciarzu. To ja nagrywałem. Zajebiste. No i teraz ruch przeciwnika. Czekamy, aż się ruszy. Chłopaki, nie wszystko trzeba rozwiązywać. No, tu właśnie takich lamusów wystawił. O, rudy, kurwa. Jakiś problem, kutasiarzu. Hidoros, tam problem, ty zobaczysz. O, jest walu i atakujemy sebą, zbliżamy się. Dobra, trzymaj siateczkę na zęby i lecimy z tematem. Jeb, frajera w cymbał.
A Łysa idzie na ostatnią linię. Jak stoimy po stronie przeciwnika, to mu punkty się te z lewej strony odejmują. Jak dojdzie do zera, to wygrywamy. W gębie to każdy mocny, lamusie. O, i tak mu powiemy. Z każdą rundą przybywa punktów ruchu tu na tych murkach. O ty fiutku. No i Sebiksa mi zabił. I rudego konfidenta na moją połowę władował. O metal, Brudas, ale ma mocny atak. 7, a obrona 5. Cze, po co ja łażę to łysą, tylko ruch straciłem. Dom coś powiemy. O, to jest dobre, słuchajcie. Ciągnij wory po betonie, Leszczu. Dobra, ruszaj się. 57-57, na razie remis. Co on mi tu pluje? W dupę se napluj. No, szykować koperty. O, lekarza wystawił. Lekarz może uzdrowić postać, co jak się biła i jej żyćko spadło. Czasem taki mały wyurany to lepszy niż taki dzik skoksowany. Tak se tłumacz, Walu. No i tak się gra, tego rudego muszę mu stąd ścignąć, bo mi zawsze 2 punkty zabiera co każdą rundę, bo stoi po mojej stronie. O, szykuje się na Wala. O nie, nowe dresy ubrania, przecież miało być bez pierdziel, obskoczy, on miał tylko 2 ataku, a Walu miał 3 żyćka. O, zastawił pułapkę. I nie wiadomo gdzie. Jak w to wejdę, to przejebane. Ale przysrał. Ale mu powiedziałem. Dobra, biorę się za tego rudego. Kurwa, ale jestem wyurany. I po rudzielcu. O, nie, no wioski. Dobra, Walu, śmigaj na połowę przeciwnika i zabieraj mu punkty. Kurwa, wiedziałem. No i w pułapkę prosto. I przegrywam, 51-49. Kurwa, ale jestem jeszcze łysą mi zabrał, bo wystawił tego lamusa. I co, będzie atakował? To też zginie. Mówiłem? Ataku mieli po 6, a żyćka 2, a ten jego 4. To ja cię teraz załatwię strażą miejską. Jak się straż miejska pojawi, to się przeciwnicy cofają. Się boją. Tak można wygonić ze swojej połowy. Zobacz, coś mu powiemy. I to jest kurwa życie. A jak? I kto jest królową dzielni? Jest królowa dzielni, siorka Wojtasa. Kurna się znowu do mnie na połowę władował, no. No przegrywam. Dobra, idź Halinka. I straż miejska robi wjazd na jego połowę. Dobra, ruszaj się, lamusie. Metalucha wystawił. No i tak im dłużej się gra, no na tych murkach jest więcej punktów ruchu i można mocniejsze postaci wystawiać. O, jest Omen. Pse można od razu atakować. Dobra, temu damy kostkę, wtedy można rzucić z daleka i się nie traci żyćka. Chociaż on ma 5 życia, a ten ma tylko 4 ataku. No właśnie, i dlatego go nie zabiłem. Dobra, to przynajmniej łysą mu zabiję. Oj, pięknie. No i o, widać, 2 punkty mi odjęło, bo lekarz stoi po mojej stronie. Co on kombinuje? Już ledwo zipa mu ten metaluch. Duży atak, mała obrona. O, maciorę wystawił. Ten to jest dobry. 9 punktów życia. No ale jest spasiony, to może się tylko o 1 pole ruszać. Dobra, atakujemy tego maciorę. Kostką, pyk. Albo pała idzie w ruch. I podleczymy. A, nic nie dało. No tak, miał żyćko na maksa, on ma 4. Kogo wystawi? No się. Tralalala. I co teraz robisz? Ej, nie. Kurda, zabił mi straż miejską. O, jeszcze maciorę podleczył. Lekarz dodaje 2 punkty. I wódę mu dał. Wóda zamienia punkty życia z punktami ataku. Dobra, cieślak wkracza do akcji. A lekarz tu. Lekarza nie każdy może atakować. O, takiego ziomeczka wystawił. Prowokator. Jak ma napis prowokator i stoi koło mnie prowokator i nie prowokator i jak będę atakował, to tego prowokatora muszę w pierwszej kolejności. O, tak jak teraz, cieślakiem. I fikno. Prędzej ten gruba zwalaszek zrobi nowy odcinek bomby niż oni ze mnie frajera. Podleczymy. I czachę wystawimy. Niepotrzebnie maciorze dawał wódę, bo ma mały atak teraz. Dajcie chociaż. Ale cieślakowi damy wódę. O, jak mu żyćko podskoczyło. Tylko nawalony gorzej atakuje, no ale nic, coś za coś, nie? Dobra, twoja kolej, ziomeczku. No, a, straż miejska znowu. Jak się cofają w popłochu wszyscy? Kurna, ale się ładuje na tą moją połowę jak do siebie. O, nóż dostałem, dobra, później komuś damy teraz metaluch. I podleczymy czachę. Srój, plus 2 do życia. A cieślak myk do końca jak w Solaris. I czacha do ataku. A cieślakowi nóż.
poprawiłem. U kurno, króla hip-hopu miał. Co ty myślałeś, cieślak nie takich kładzie. Dobra, mój ruch. O, parówa jest. 26-21. No, trzeba się spinać. Dobra, atakujemy tego transversentytę. Chyba się zesrałem. Znaczy zesrałam. Dobra, podleczymy cieślaka. Czacha się ładuje dalej. I dziadziusia, wypadł z baru. Ile zwać się poryju? A na moim grobie. I namaluj się graffiti. No i dobra, graffiti. Następna runda. Kto będzie teraz? Dobra, tępe chuje, zaczynamy przedstawienie. Kurna, ducha wystawił. Lekarz się wystraszył. O, Wojtasa mam. Jak wystawię Wojtasa, to dostaję dodatkową kartę. Dobra, atakujemy. Nie, cieślakie będzie lepiej. Jak w boksera. Dobra, ładujemy się na jego połowę. I parówę jeszcze. O, już wygrywam. 14-17. Dobra, jeszcze ty tutaj. I twoja kolej, siusiaczku. Kurna, 4 punkty mi łysa i lekarz zabrali. Bo stoją u mnie. I co teraz? A, parówa nie miał szans. Dobra, dobra, już go nie leczy i tak go zaraz załatwię. Oj, to jest karta! Cześć, tato! Pan Wiesio! Dodaję jeden punkt za każdą rundą. Dobra, teraz twoja kolej. Padli obaj. 8-3! Kto rządzi na rejonie? Dobra, Wojtas, śmigaj tu. I kolej przeciwnika. O kurna, znowu mi 4 punkty zabrał. 4-3, ale emocje? Kurna, też ma pana Wiesia. I jeszcze siekierem udał. Haha, na szczęście nie może atakować, bo dopiero co go wystawił. I nie ma żadnych kart, a ja stoję na jego połowie. Czyli mu zabierze 8 punktów i wygrałem. To jest! Haha, i kto jest najlepszy? Special, chyba coś ci się pojebało. Co ty, Wojta, zgadasz? Nic mi się nie pojebało. Wygrałem! No, i tak to właśnie wygląda. Gierka w pytę, gra się elegancko, a jak się już rozkminiło, o co chodzi, to jeszcze eleganckiej. Ściągajcie za darmochę, grajcie ile wlezie. Polecam w chuj, Adrian Spejson Puchacki. No mordeczki, dzisiaj taki przekaz na szybko. Tak spędzam najwięcej czasu. I teraz słuchaj, jeden z drugim ma coś ważnego do powiedzenia. Nie bądź frajerem, zostań fajterem. Elo mordy, mówi Spejson, czyli ja. No i tradycyjnie, jak co jakiś czas, nierówno, wrzucam vloga gamaremingowego, że będę grał. No i tutaj taki ziomek od gier od nas z rejonu zrobił następną, co się po prostu nazywa Atak Złomiarzy. Atak, a nie, nie wiem o co chodzi z tym tytułem, ale to nieważne, pokażę jak się gra. No i żeby grać, trzeba kliknąć ikonkę graj, nietypowo, i zanim zacznę naparzać, to kliknę sklep. No i tu się kupuje różne bronie do obrony szerszenia przed złomiarzami. Na przykład flaszka, ja oczywik skupuję. No i są jeszcze inne takie, na przykład grabki takie, że jak kolo w nie wejdzie, to go walnie w turban trzonek. To też wezmę. Co tam jeszcze? O, achtungi, to jest dobre. Bo to obrażenia zadaje kilkum dookoła. Bierzemy i gramy. Się ładuje, elegancka animacyjka. No jest, Wojtas biedaczek na szerszeniu, wysrany, a tu już idą po niego. Oddaj szerszenia na złom! A Wojtas na to, spierdalajcie! Wojtas, wyluzuj, to tylko gierka! Jep, butelkami i grabki! Tajna broń! O, ten szybki na wózku podjechał! Wojtas, uważaj, rzucaj! Oś mi dwie blachy dodało, dobre i to! I do następni się nie poddają, cena złomu poszła w górę! No, na miejscu Wojtasa to bym się sam zastanowił, czy nie opylić na złomie. Przecież to stonę waży! No bo to tak, 40 groszy za kilo, razy 1000, to jest 40 zeta. Piechotą nie chodzi. Jest tata, panie Wiesiu! Przyszedł z odsieczą, z cegłami. I od razu wszyscy na glebę z tatą, nie ma żartów. Chyba, że akurat wypity, to żartowni z niego? Dobra, Wojtas naparza dalej butelczynami jak zły. No bo zły. O, i dwie blachy do kieszeni, co tak spokojnie. Podejrzan, jest, idzie następny. Jak zombie.
Dobra, pomocy użyjemy. Wojtas skakuje do szerzenia, zawarczał. Wszyscy spierdalają na chwilę. Jest pomoc znowu. Tata wylał zaprawę. Przykleili się jak mucha do gówna. Jak się wyjebał. O, i drogi. 5 blach. No, to już jest poważna gotówka. Ten z tym magnesem na głowie, a to jest dobre. Wkłada łeb do śmietnika i wyciągaj wszystkie konserwy przyklejone. Tylko co za laminium, lamusie? Idzie następny schowany za tekturą, kuloodporna osłona. No, z tekturą nie ma żartów, wiadomo kto tak kiedyś zginął w samochodzie. Następny cwaniaczek wózeczkiem podjechał. Chcesz w turban? Proszę bardzo. I 5 zeta, i 5 zeta, i wiaderko jeszcze. Zwycięstwo! Mamo! A, zapomniałem, że jest w robocie. Ktoś tyra, żeby grać mógł ktoś. I tak dalej, jak to było w Panu Tadeuszu. I następna rundka, 11, już a złomiarze za mną pędzą. I tak to wygląda, na razie muszę wyłączyć, bo mam mało baterii. Ściągajcie, zobaczycie, gierka wciąga jak cieślak na imprezie. Oczywiście wszystko za darmochę i na eleganckości. Do następnego. Nara!